Zamiast soli, bardziej ekologiczny środek do posypywania ulic Gliwice postanowiły, że w tym roku po raz pierwszy skorzystają z chlorku magnezu. Środek jest porównywalny do tych, które były dotąd stosowane. Naszym zadaniem jest zapewnienie pieszym bezpiecznego przejścia, dojścia z punktu A do punktu B. Ma być tak samo wydajny i antypoślizgowy jak sól, ale bardziej przyjazny dla roślin czy psich łap. Ma również nie niszczyć obuwia i nawierzchni chodników. O to przede wszystkim nam chodzi, żebyśmy byli ekologiczni, nie tylko sadząc nowe rośliny, ale także i w każdej innej dziedzinie. Ten środek chlorek magnezu będzie tylko i wyłącznie wysypywany na razie i stosowany na chodnikach. Na drogach nadal pozostanie to sól drogowa. Natomiast to również się przygotowuje. Testuje teraz maty chroniące przed żrącą solą rośliny rosnące przy pasach drogowych.